Moim i Państwa porannym gościem jest dzisiaj Pani Elżbieta Kampa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, po latach pracy w bibliotece zdecydowała się Pani odejść na emeryturę. To szmat czasu, bo to 20 lat chyba jako dyrektor i ponad 45 lat, jeżeli chodzi w ogóle o bibliotekę. Tak. Tak, rzeczywiście, więc myślę, że najwyższy czas, żeby zakończyć pewien etap, bo myślę, że to na tym polega. My tutaj chciałam, żeby dotrwać do tych jubileuszy, 75 lat Miejskiej Biblioteki, 20 lat właśnie mojej pracy jako dyrektorka, 20 lat Opolskiej Jesieni Literackiej. No i też 20 lat pełniłam funkcję w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Wprawdzie to już 5 lat, odkąd zrezygnowałam z tej funkcji, ale rzeczywiście ta 20 jakoś mi towarzyszy. I czy nie jest to trudny moment, kiedy trzeba się z tym wszystkim rozstać? Z jednej strony trudny, ale myślimy o tym, myślę, że wiele osób mi zazdrości, jak słyszę. Ale tak, no, nie wiemy do końca, jak będziemy reagować. Prawda? Myślimy, że to wreszcie będzie ten czas na to wszystko, co odkładaliśmy na emeryturę, na nieprzeczytane książki, nieprzesłuchane płyty i na niewykorzystane jeszcze podróże. Więc otwiera się nowy etap i mam nadzieję, że przynajmniej część z tego, co sobie zaplanowałam na ten czas, uda się zrealizować. A dlaczego w ogóle biblioteka? Skąd taki wybór? No, to był dla mnie dosyć oczywisty wybór. Ja najpierw chciałam studiować psychologię, ale tak naprawdę ja się najlepiej czułam w bibliotece i to już od szkoły podstawowej. I to było dla mnie miejsce takie magiczne, w którym właściwie można poznać cały świat. Wtedy się nie podróżowało. I tak naprawdę ten świat i dzieci, i dorośli poznawali dzięki książkom. I wizyta na przykład Alfreda Szklarskiego była wydarzeniem, więc a te książki były szalenie popularne i je się właśnie czytało. Więc tak, to jest jednocześnie to połączenie takiego skupienia z tym, co można robić na wiele sposobów, o czym mówią książki. Pani tak naprawdę przeszła wszystkie szczeble, jeżeli chodzi o pracę w bibliotece. Tak, to prawda, bo zaczynałam od pakowania książek, bo bardzo się chciałam znaleźć w tamtym momencie w bibliotece i to było takie jedyne miejsce. Zostałam tam przyjęta, a wtedy do działu gromadzenia i opracowania, a wtedy Biblioteka Wojewódzka organizowała zakup książek do wszystkich bibliotek w województwie, więc było co pakować. A po 2 latach zostałam kierowniczką biblioteki na ZWM-ie wówczas i no to już był taki czas organizowania pierwszej takiej instytucji kulturalnej na tym budującym się osiedlu, bo biblioteka mieściła się w takim bloku najwyższym pod filarami, a za tym blokiem były jeszcze pola, więc to był taki pionierski czas. Pamięta Pani swoje pierwsze dni w bibliotece, kiedy podjęła Pani pracę? Tak. Tak, pamiętam, bo jeszcze miałam kontakt z takimi osobami, które zaczynały pracę w wojewódzkiej bibliotece i opracowywały jeszcze ręcznie książki. Więc bardzo dobrze to pamiętam, bo potem odnajdywałam ich karty katalogowe pisane ich pismem. I to był taki stosunek emocjonalny, bo no, te osoby już odeszły, niemniej jednak ta pamięć została w tym piśmie i na tych kartach. Jeżeli chodzi o funkcję dyrektora, to przez 20 lat kierowała Pani Miejską Biblioteką Publiczną. Co było takim najważniejszym momentem dla biblioteki? Najważniejszym momentem była decyzja otrzymania tego miejsca, w którym teraz jesteśmy, i potem ogłoszenia konkursu na gmach nowej biblioteki. Więc to zdecydowanie był najważniejszy moment. Na to czekaliśmy bardzo długo jako,
jako zespół i tego nam brakowało, bo przypomnę, że zostaliśmy jak gdyby wydzieleni z Wojewódzkiej Biblioteki. Przez długie lata oczywiście byliśmy jednym organizmem, ale później tutaj reforma administracyjna spowodowała ten podział, no i musieliśmy się organizować na nowo. I najpierw moja poprzedniczka, pani Ewa Goplańska, no, zajęła się tym pierwszym takim okresem przez 10 lat budowania Miejskiej Biblioteki. No a potem ja przejęłam schedę i już przenieśliśmy się wtedy do największej naszej filii, na Cyplu, do filii numer 4. I tam już były pewne możliwości lokalowe, bo była i czytelnia, w której można było organizować spotkania. Był taki pokój do zabaw dla dzieci. Była nawet mała galeria. Więc pierwsze wystawy, spotkania autorskie, które były tam organizowane, jeszcze za poprzedniej pani dyrektor, które były nazwane takim salonem literackim, to właśnie wszystko tam się zaczęło. Czyli to jest takie źródło miejskiej biblioteki i jej rozwoju, a na pewno rozpędu nabraliśmy z chwilą otwarcia Miejskiej Biblioteki na minorytów 4. Przypomnę, że konkurs był w 2006 roku, więc zobaczcie Państwo, ile czasu minęło. 2 lata trwało projektowanie i tutaj w tym konkursie wygrali Państwo zatwarniccy. No a później 2 lata budowa przez Energopol. No i jesteśmy właśnie w tym miejscu. Potem myśmy się oczywiście jeszcze wyposażali, bo klucze dostałam w 2010 roku. A 2 marca otworzyliśmy podwoje dla mieszkańców Opola. No i tak się stało, że ten nowy budynek, który jest ciekawy architektonicznie, dostał też wiele nagród, zaczął przyciągać publiczność i w tym pierwszym roku otwarcia no, przybyło nam 10 tysięcy czytelników, więc okazało się, że ci, którzy wieszczyli nam klęskę i że w ogóle internet jest wszechwładny, wszechmocny i tylko on przyciąga ludzi, no okazało się, że jednak to nie była prawda, bo biblioteka się zmieniła się jej funkcja. Ona stała się takim miejscem otwartym, w którym można się też spotkać, można spotkać autorów, można z nimi porozmawiać, ale można spotkać się towarzysko na warsztatach. Tutaj u nas młodzież się też spotyka, bo są te wyspy takie spotkań, więc no jest świetnie położona. No i ta architektura daje też dużo, dużo możliwości, bo ta biblioteka jest taka przeźroczysta, więc siedząc w środku można być w tej przyrodzie i w tych konarach drzew parku naszego. I to jest takie również odprężające dla tych, którzy pracują w bibliotece. No a z drugiej strony światła, ludzie, którzy wędrują po niej, także przyciągają te osoby, które są z zewnątrz. Więc tak, to było na pewno takie wydarzenie epokowe i ono nam pozwoliło także rozszerzyć swoją ofertę i myślę, że stworzyć takie miejsce, które się nie kojarzy stereotypowo z biblioteką. To na pewno też zasługa bardzo duża pani i pani zespołu, bo tak jak pani powiedziała, zmienia się znaczenie, rola i funkcjonowanie i biblioteki, ale myślę, że też postrzeganie bibliotekarza. Bibliotekarz dzisiaj to nie jest tylko osoba, która pracuje cały czas z książkami, ale przede wszystkim pracuje ona z ludźmi. Tak, tak. Rzeczywiście, to prawda. To jest ktoś, kto musi być na pewno otwarty na ludzi, musi ich lubić. Oczywiście do tego dobrze, jak się zna na literaturze, bo to jest bardzo cenne dla czytelników. To jest determinujące jak gdyby jakość tej usługi, bo wspomnę też, że my jesteśmy placówką usługową. To jest oczywiście marketing usług, prawda, ale tutaj także ta jakość tej usługi ogromnie się liczy i mowa ciała i
to, jaka jest ta relacja bibliotekarza z czytelnikiem, ale także jego wiedza, takie permanentne kształcenie się, ponieważ taką sferą, no, która ciągle się zmienia i bardzo szybko, jest informacja naukowa. I my jesteśmy zalewani informacją, ale żeby umieć wybrać to, co jest rzetelne, to, co jest istotne, to, żeby to umieć pokazać i przedstawić użytkownikom, to także jest rola bibliotekarza. Więc tych pól do działania jest bardzo dużo, bo to są wszystkie grupy wiekowe, od tych najmłodszych do tej grupy doświadczonej, senioralnej. Każda z nich ma inne potrzeby, no i my staramy się na te potrzeby i oczekiwania reagować, a tak idealnie jest, jak się je wyprzedza, więc jak czasami się uda wyprzedzić te oczekiwania, to ogromnie się cieszymy. A czy Panią mimo emerytury będziemy mogli widywać w Miejskiej Bibliotece, czy jednak jest Pani fanką tej literatury, może niekoniecznie w postaci papierowej, tylko elektronicznej? Myślę, że w bibliotece na pewno będę. Sobie nie wyobrażam sobie, żebym nie było, albo żebym tego nie śledziła, prawda, bo to też no do końca nie wiem, ale tak jak powiedziałam, to jest to miejsce, które zawsze było dla mnie takim miejscem jednocześnie spokoju i energii, tak? Czegoś, co może wyzwolić jakieś nowe marzenie, nową przygodę. Więc sobie nie wyobrażam, żebym w tej bibliotece nie była. A jeżeli chodzi o kwestie, czy książki elektroniczne, czy jednak te tradycyjne, papierowe, pachnące i szeleszczące? I te. Książki elektroniczne są bardzo przydatne, jeżeli podróżujemy, bo do samolotu już 5 książek raczej zwykle je odkładamy, prawda? Ale czytnik bardzo, bardzo chętnie możemy zabrać ze sobą. I oczywiście ten rynek książek elektronicznych się bardzo rozwija, także audiobooków, ale jednak to jest ciągle jakiś niewielki procent, to jest około 10%, to nawet nie w niektórych przypadkach, więc dominuje książka tradycyjna. I jak powiedział kiedyś Umberto Eco, można porównać ten kształt książki do łyżki widelca, czyli czego się nie da w gruncie rzeczy zastąpić. Myślę, że książka też może być bardzo takim inspirującym przedmiotem. I to jest bardzo ważne dla dzieci, dlatego że to jest kształtowanie ich takiej wrażliwości plastycznej, edytorskiej. Ale my dorośli także lubimy bardzo często właśnie obcować przede wszystkim z tym przedmiotem, który potrafi być ciekawie wydany, ciekawie ilustrowany, mieć większą, mniejszą czcionkę, mieć światło. Także tak, tego książka elektroniczna jednak nie zastąpi, a także okazuje się, że percepcja nasza jest trochę ograniczona, jeżeli chodzi o czytanie elektroniczne. Jednak to, w jakim miejscu jesteśmy, gdzie siedzimy, czy jesteśmy na urlopie i mamy, i jednocześnie słyszymy szum morza i czytamy, to okazuje się, że więcej zapamiętujemy. Czyli jeżeli mamy więcej tych takich okoliczności, które jesteśmy w stanie zmysłami zapamiętać, to także więcej zapamiętujemy z treści. To bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowy. I oczywiście życzymy wszystkiego dobrego na emeryturze i przede wszystkim spełniania. No i oczywiście mamy nadzieję, że będziemy Panią gościć jeszcze w Miejskiej Bibliotece. Dziękuję bardzo i ja też mam taką nadzieję. A moim Państwa gościem była dzisiaj Pani Elżbieta Kampa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.